Czujcie, czujcie. Thank you.
mnie ten tramwaj? Przeze mnie. Przez pana osobiście? To osobiście. Znaczy, że razem z szumkami? Nie. Przeze mnie osobiście. Jakąś tam pomoc miałem tam od kolegów, ale wie pan, bo tam tak sporadycznie, tak? Wszystko to jak się ma te śrubki. Pewnie stał u kogoś na działce? Tak, w środowej górze. Luźnik miejcie, zachęcie na ten. A co to pojechało przed nami? Środka. I wcześniej? I chyba czwórka. Ale nie dam sobie ręki.
trzeba było być mężczyzną, dać przygotowaną niestety wtedy kobiet do tego zawodu. Dobrze było mieć włosy, także był ważny element wyglądu motorniczego, znać dwa języki, polski i rosyjski, bo mówimy o Polsce tak, porozbiorowej. Co jeszcze? Nienaganne maniery, nienaganna prezencja. Zamknij. Ale też zawód, który przychodzi do tego. Thank you.
Laska też pani pasuje. No już, już teraz pani siądzie. O, dobrze pani, spokojnie. Tylko się przesuń. Dobrze. Od razu to wybiegnę, żeby nie było. Za ruiny. Thank you.
leci. W czasach PRL-u. Dziękujemy, dziękujemy. Widzimy ludzi, wiesz, wiem. Na podstawie wydanych biletów. No i schowam do kieszeni, dobra? A zobacz w drugiej stronie, jaki bilet to jest. To nie. Thank you.
O, dziękuję bardzo. Gdzie mamy z Państwa podróżować też w przyszłym roku. A my dojeżdżamy już do Kamienia, proszę Państwa, kolejnej dawnej wsi, przytulonej do Łodzi. To tak jak wspominałam wcześniej, gdybyśmy te łódzkie osiedla, takie jak Bałuty, Widze, Wyrchnia, Radogoszcz, Karolew, Dąbrowa odłączyli od miasta, to mielibyśmy mniej więcej ten kształt właśnie. W tych wsiach przytulonych do Łodzi szukali tańszych mieszkań. I nawet mieszkańcy wsi dochodzili do wniosku, że warto porzucić uprawę roli na wybudowanie na przykład czynszowego domu. Bardzo można? Się to Boże. Opisało, wynajmować te mieszkanie w czynszowym prawie. Zaraz zmienię tablicę. Czujcie?